Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kocor, a to 20 odcinek, taki okrągły, z serii Jurassic World Evolution. Mamy pięknych, dużych kolegów, strasznie ciekawskich jednocześnie i strasznych rozrabiaków. Przede wszystkim nie lubią, jak jest mało lasu, więc na dzień dobry zrobimy las dla naszych kumpli. Pyk. Więcej lasu będzie tutaj. Oni sobie tu będą chodzili. Może tak, żeby nie zasłaniać za bardzo tych. No dobrze, czy Meru już jest szczęśliwy, że ma więcej lasu? Ej, 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 nie wal mi tutaj w to ogrodzenie. Ty, kolego, już ci zrobiłem las. No, zobaczcie. Ale o co ci chodzi? Zrobiłem ci las przecież. Jeszcze mało lasu. Już ci robię więcej lasu. Jezu, jaki nerwus. Meru, będziemy musieli bardzo poważnie porozmawiać na ten temat. Na temat twojego zachowania. W klatce. Zrobiłem ci więcej lasu. Wracaj do lasu. Nie chcę za dużo tego lasu, bo... Bo nie będzie innych widać, no. Wracaj do lasu, mówię. No właśnie. I już się zaczęło na nowo. No, panie kolego, tak to się nie będziemy bawić. Wrócisz pan do klatki. Wrócisz pan do klatki tam, gdzie nie ma lasu. Wsiął i popsuł mi znowu, no. Panie Meru, poważnie musimy porozmawiać na temat pana zachowania. Pan Kocimurt jakiś taki spokojniejszy jest, tylko ten Meru taki dzikus. Chyba te brachiozaury trzeba będzie im sprzedać całkowicie nową klatkę. Dobra, polecieli. Już go uśpić na nowo. No, drugi odcinek i Meru znowu rozrabia. No, poważnie musimy porozmawiać na temat jego zachowania w... I no tutaj na szczęście tylko za tysiaka zepsuł. I tu sobie poszedł, no. Panika, ludzie biegają po parku. Kasa oczywiście spada. Dobrze, że on roślinożerny jest. Jak on by jeszcze żarł ludzi, to już w ogóle byłaby straszna masakra. Na szczęście... Wracamy do klatki. Już tam jest dużo lasu. Ja rozumiem, że on mały rozumek ma taki trochę i może nie zauważył, że las urósł jeszcze. Paradoksalnie, tu gdzie jest dużo mniej lasu, to Kocibort wydaje się być całkiem zadowolony. Jaju i François to bardzo grzecznie sobie o tu gadają sobie o... Cześć François, jaka pogoda? Oglądałeś mecz wczoraj? A ja jej mówi, nie, nagrywałem Fortnite'a z ludźmi. Kocur przyszedł do mnie zagrać. Koci nie ma ludzi, no właśnie. Grzeczny Kocimurt, grzeczny, dobry Kocimurt, całkiem zadowolony. Ma... Też mu trochę brakuje lasu, ale przynajmniej nie rozwala mi na dzień dobry tych ogrodzeń. Jak Meru będzie niegrzeczny, to mu zrobimy elektryczne ogrodzenie i tyle. No. Będzie sam mógł kopać wtedy. Zmniejszymy trochę ilość trawy. Może rzeczywiście za dużo jest krzaków. O. Ech, Meru, Meru. Na dzień dobry, rozrabiaka jeden. Dobrze. My w takim wypadku musimy się zabrać za stworzenie nowej klatki dla tych naszych rozrabiaków. I zrobimy sobie to tak. Najpierw zobaczymy, czy możemy wynaleźć jakieś jeszcze lepsze ogrodzenia, bo to chyba będzie tutaj dosyć ważne w tym momencie. Chłopaków wysyłamy do roboty, niech lecą. Tego Chińczyka zobaczymy, jaki to jest.
Dobra. W międzyczasie zobaczmy, co oni tu przywieźli. Przywieźli trochę kaski. Bardzo fajnie. O, tu taki ze skrzydłami. Avian Fossils. Nie, a, nie można. To nie jest. To są tylko takie do sprzedania. No trudno. A to taki, no, taki większy struś, ten Gallinimus. No dobra. Większe strusie też są fajne. Zobaczmy, co możemy zrobić w temacie klatek. Visitors, tu nie za bardzo, nic chyba na razie. W temacie klatek na razie chyba nic nie możemy tu za bardzo pomóc. Upgrade. Asset Containment Units. Accuracy. Scheduling. I Reload. To są nasi piloci, którzy dostają szkolenie. Expedition też nie za bardzo możemy już wynaleźć. O, zmarł nam jakiś. Pewnie któryś ze strusi. No, strusi odchodzą bardzo szybko. O, meru się tutaj. Chyba nie lubił go. O, poszedł się biedak utopić. No, utopił się, bo konkurencja przeszła dużo większa. Przyszedł dużo większy merozaurus i mały meru się wziął i się utopił. Zaprotestował przeciwko dużemu meru. Ze wstydu pewnie się utopił. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra, jak ten meru tutaj teraz? Dajesz radę? Jeszcze troszkę mało komfortu. 41%. For social ma niski. Żarcia mu wystarcza. Grassland jest ok. Forest mało. Dobrze, myślę, że jedno, dwa drzewka jeszcze tu gdzieś wepchnięte by załatwiły sprawę. Co? Jak myślicie? Trochę tutaj oszukamy i tu z tyłu zrobimy więcej drzew. O. Już teraz? Lepiej? No już mu się podnosi. Już mu się podnosi do 44, 45, 46, 47, 48, 49. No, w końcu udało nam się zaspokoić wymagania meru co do drzewnych tych. Tutaj jeszcze zapomniałem, że one muszą mieć te merozaurusy. Muszą mieć gdzieś jakiś taki fajny, o, ten wysoki paśnik, bo one jedzą tylko z tych wysokich. Niestety tą szyję mają taką, że muszą wysoko sięgać po żarcie. Dobrze. Skoro nie możemy wynaleźć na innej, lepszej klatki, no małych strusi już nie będziemy. Małych strusi już nie będziemy hodować. To fakt. Fajnie by było tą platformę wynaleźć, bo ona by tutaj bardzo fajny widok, tu gdzieś by ją można było postawić i bardzo fajny widok by mieli na te wszystkie duże dinozaury. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie wynaleźć platformę. Chłopaki, lećcie na ekspedycję znowu. Tam ci jeszcze nie byliście. Żeby wszystkie mieć po troszku odkryte. To są te duże strusie. No, nie, to są takie śmieszne z takim. Na czubku głowy mają taki grzebień. Jak to dinozaur stret? Gdzie znowu? Meru, znowu wyszedłeś? Znowu wyszedłeś na zewnątrz? Tym razem struś nam się, który gdzieś ewakuował. Mamy coraz więcej roboty. Karolinko, do pracy. Niestety mam coraz więcej roboty nasi koledzy. Tu gdzieś musi być jeszcze dziura w tych pogrodzeniu w takim wypadku. No a ty znowu broisz? Zobaczcie. I skopa w ogrodzenie.
Stary, ja ci wyślę rachunek za te wszystkie. Jeszcze więcej lasu, tak? Proszę bardzo. Masz las. Już masz naprawdę dużo lasu. Przestań się wygłupiać. Już więcej lasu się nie da. To w ogóle ten. Oni z tej platformy nic nie widzą, także może zrobimy tak. Tu więcej lasu. Tu, gdzie nie ma platform widokowych. A tu troszkę usuniemy. Meru, ty rozrabiaku, znowu zepsułeś ogrodzenie. Dobrze, że to szybko idzie. Oczywiście. I znowu wylas, no. No stary. Tak się chyba nie będziemy bawić. Wyraźnie Meru nie lubi tego, tej klatki, także. Tak, tak, Meru, po raz kolejny. Strzała w tyłek. Kocur, do roboty. Gdzie wy jesteście tu? Do roboty. Szybciutko zabudujcie tą klatkę, zanim wylezie następny. No dobra, dzięki. Przynajmniej chłopaki są zadowoleni, że dobrze ten nasz. Strusiozaurusa tu. Meru, wracaj do klatki, stary, no. Nie rób rozruby. Bo będziemy poważnie musieli porozmawiać na temat twojego zachowania. Albo wrócisz zaraz do Kocimorda. Chciałem cię do kolegów wysłać, a ty tutaj tak rozrabiasz. Także jak jeszcze raz wyleziesz, to wrócisz do Kocimorda, do klatki. Kocimord jest spokojny, zadowolony, nie rozrabia, nie... Nie ma problemów. O, dobra, zdążyłem powiedzieć. Kocimordku, też będziemy musieli poważnie porozmawiać na temat twojego zachowania. No, nie tak miało być. Zdecydowanie nie tak. Widzę, że duże dinozaury też sprawiają troszeczkę kłopotów. Nawet jeśli to są roślinożerne, niestety. Żarcie się chłopakom skończyło. Może dlatego tak uciekają, co? Przede wszystkim na te dwa. A Kocimord poszedł na spacer. No ludzie. Wracaj. Wracaj do klatki. Dobrze, że one tak naprawdę są takie spokojne i... I nie jedzą ludzi, bo jak jeszcze by jadły ludzi, to już by była w ogóle. No to już Karolina uśpiła Kocimorda. No się położył się. O, biedaczek, poszedł spać. Bum. Jak się przewrócił się, aż się zatrzęsło dookoła. Dobra. Kocur, zanim tam ich przetransportujemy, to gdzie jesteś? Jak skończyłeś tu robotę i masz wolne, idź po naprawie te klatki. Zanim ci chłopcy wyjdą dalej jeszcze na zewnątrz. Dobrze, że ci są spokojni. I tak chyba zrobimy, wiecie? Te dwa długoszyjne przeniesiemy tam. Jaju i Françoise. A tym tutaj damy jeszcze trochę drzew i zostawimy ich tutaj. Zobaczymy, czy oni tutaj też będą tak rozrabiać. Gorzej, że tutaj mamy bardzo słabe ogrodzenia. Najpierw trzeba upgrade'ować te ogrodzenia w takim wypadku. Dobra.
Ej, chłopaki nam zaczęli naprawdę sprawiać zdrowe kłopoty, tak naprawdę. Dobrze, dajmy moim tutaj jeszcze więcej drzew, żeby nie za bardzo się awanturowali. O, troszkę tutaj i tutaj i tu. I tu drzewko, o. I tak zrobimy. Meru, podjąłem decyzję. Nie będziesz miał kolegów, niestety. Nie umiesz się socjalizować. Nie umiesz się socjalizować, nie jesteś grzeczny. Robisz afery. Niszczysz otoczenie. Spać. Dobrze, transport, aj, te transport teams. Zabierzmy kocimordka z powrotem na miejsce i zacznijmy poprawki, czyli ogrodzenia, replace, yes, na te poważniejsze, dobra, tutaj takie damy poważniejsze ogrodzenia. W tę stronę nie uciekniecie, cwaniaki. Nie podejrzewam, żebyście uciekali w tę stronę, ale już na wszelki wypadek to poprawię. Teraz tak, Karolinie damy robotę, usypiamy jaju i... A naszym... Nasz team transportowy przede wszystkim, znowu mamy martwego. Tym razem Starkiller nam odszedł, ale to wróci do nas w troszeczkę poważniejszej formie. Merujcie tu. I jeszcze nam się jakiś... Któryś paśnik się nam skończył. Dobra. A, chłopaki, wy tam nie macie jak wjechać, co? Nie macie bramy? Dobra. Tędy. Dobra. Pousypiani? Dobrze, ja już śpi, czy François? Ja już śpi. Dobrze. No, poważne zamiany. Zobaczmy, czy to nam pomoże. Transport jaju, stąd tu. Myślę, że będą zadowoleni tutaj chłopcy. I teraz pan François, stąd tu. I wszystko tylko przez to, że Meru jest taki rozrabiacz, no. Koci! A ty co znowu tutaj? Czego ci tu znowu brakuje? Znowu rozrabiasz. Znowu rozrabiasz. Masz las. Masz. Masz dużo lasu. Proszę. O, jeszcze więcej lasu. I masz też troszkę krzaczków. O. Krzaczków też masz troszeczkę. I już nie rozrabia. Już nie ma powodu. Zostaw to ogrodzenie w... Zostaw to ogrodzenie w spokoju, mówię, no. Jak będą mieli tylko i wyłącznie tutaj te... Hmm.
las, to tutaj nikt nie będzie w stanie ich obejrzeć, no. Tu też masz krzaki. Raczej las. Tylko dwóch was tu będzie. Już przestań. Może zdążymy wysłać ekipę, żeby naprawiła ten... to ogrodzenie, zanim ty zdążysz je rozwalić. Chyba będę musiał się poważnie zastanowić nad tymi... No właśnie, nie zdążyli. Chyba się będę poważnie musiał zastanowić nad tymi dużymi dinozaurami, bo one są fajne, ale strasznie na nerwusy. Może być tak, że nie podoba im się ten... ten obszar. Mogą musieć mieć dużo, dużo większe klatki i dużo mniejsze... Dobra, udało nam się już naprawić to ogrodzenie. Tego trzego. Dobrze, jak Meru? No Meru już się trochę uspokoił. Grassland mało, forest mało, ale ogólny komfort jest niezły, także może nie będzie próbował przez chwilę uciekać. Jeszcze mu tu dołożę troszkę lasu. O! Strasznie gęsty ten las, przez co podejrzewam, że ci widzowie z tych platform za bardzo nie mają możliwości rozglądania się. No, ale dobra. Również trzeba myśleć o biznesie, tak? Skąd grałeś to Incubate Seeders? No, okej. 100 tysięcy za wyhodowanie jakiegokolwiek dinozaura. Dobra, spoko, to jest dobry biznes. Co się dzieje? Dobra, zagrożenie zostało zneutralizowane. Gdzie ty poszedłeś, kocimordzie? Tu śpisz. No naprawdę, do fast foodu skubany na kebab poszedł po prostu. Trzeba było powiedzieć, to bym chłopców poprosił, żeby ci przywieźli. Nie trzeba było od razu wychodzić z tego. Z klatki i iść, by rozwalać wszystko po drodze. No. Potrzebował kebabu. Jak się chłopcy nie uspokoicie, to wam podłączę prąd do tych klatek. Naprawdę. No dobrze, no tutaj miał być rozwój, za to skończył się ten odcinek jakąś kolosalną akcją ratunkową. Naszych kolegów. Strasznymi przeróbkami w ogóle. To mamy tego Dechio. Taki trochę jesteś. Fajny jesteś, ale. Ale się ciebie boję. Jak już widzę, jakie rozrabiaki tu są te. Jak rozrabiają nam tutaj koledzy. O, jest, 2 miliony. Oj, możemy to wynaleźć. Dobra, super. Super, super, super. Jak by można było im tu zrobić? Tu jest dla dużych dinozaurów betonowe. Electrified. Mamy normalne, elektryczne. Mamy to poważniejsze pod prądem. I mamy betonowe pod prądem. Nie chcę ich wsadzać za betonowe, bo jak mają ich goście oglądać, jak betonowe będą mieli samo. Czy rozumiem, że ci goście ich nie oglądają chodząc dookoła, a klatek oglądają ich głównie z tych galerii widokowych. Będzie 107 gości. No dobrze, jak to tu teraz wygląda? Gdzie jesteś, Meru?
Komfort 49%. Zachwycony nie jest. To koci jest strasznie, strasznie się zrobił zdenerwowany tutaj. No, no masz przecież. Wyluzuj troszkę. Przyniósłbym ci ten kebab. Nie trzeba było od razu tam. Znowu idzie rozwalać te. Dobrze, pomyślimy w takim wypadku w następnym odcinku, czy naprawdę będzie trzeba podłączyć chłopakom ogrodzenie pod prąd. Szkoda by było, bo mają takie fajne miejsce. No to widzę, że koci, mimo tego, że został sprowadzony z powrotem, to idzie znowu broić z ogrodzeniem. Tak mi się wydaje. Zanieś strzała znowu ze strzykawki w tyłek. Ale to już w następnym odcinku. Dziękuję, do zobaczenia. Hej, hej.